George Clooney, ulubieniec damskiej części publiczności. Do tego człowiek o głębim sercu, wrażliwy na ludzką krzywdę. Wayne i Lori Holkist zakochali się w sobie 7 lat temu, jednak łączy ich nie tylko miłość, ale też rekord Guinnessa, jaki ustanowili. Są najwyższą znaną parą na świecie. W sumie mierzą, uwaga, 4 metry i 7 centymetrów. Państwo Holkist twierdzą, że zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Dodają, że trudno było umówić się z kimś, kto był jakby kilka schodków niżej niż oni. I na tym kończymy to wydanie serwisu, ale przypomnę Państwu, że cały czas czekamy na konferencję prasową premiera Donalda Tuska. Jak tylko się rozpocznie, będziemy ją dla Państwa transmitować. Polecam i zapraszam do zobaczenia. W tegorocznej Eurolidze koszykarzy w 5. meczu sezonu mistrzowie Polski nie mieli najmniejszych szans z Maccabi Tel Awiw. Przegrali po raz kolejny. W ASEKO Prokomie zabrakło kontuzjowanego Roni Barella, a gospodarza zagrali w najsilniejszym składzie. Też ma się czym pochwalić. Justyna Kowalczyk u progu nowego sezonu. Za poprzedni wciąż obsypywana nagrodami. Nasza narciarka była główną, niestety nieobecną bohaterką 7. gali sportu i biznesu. I to wszystko w tym serwisie sportowym. Do zobaczenia za godzinę. Po południu w Lizbonie początek szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, a teraz przenosimy się na briefing premiera Donalda Tuska. Jeszcze tego briefingu nie ma, więc tymczasem konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie właśnie niedzielnych wyborów samorządowych. Stan na godzinę 10, czyli po 2 godzinach. To była konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, a my teraz przenosimy się na briefing premiera Donalda Tuska po spotkaniu z przedstawicielami organizacji zajmujących się zwalczaniem przemocy domowej. Kiedy to na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, spotkaliśmy się z panem premierem w gronie organizacji pozarządowych, instytucji, które będzie kontynuacją i już bardziej pozytywnym, czyli takim konstruktywnym omawianiem tego, co możemy wspólnie zrobić i na co możemy liczyć ze strony rządu. Ja chciałem przede wszystkim bardzo podziękować, bo tu stoi grupa reprezentująca tysiące ludzi w Polsce, którzy poświęcają cały swój wolny czas, żeby chronić dzieci. Wnioskiem rekwizycyjnym do wykonania pomocy prawnej. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko szczególi, bo poprzednie pytanie było unieważnione. Czy pan pułkownik Szeląg doszukał się w tych szczegółowych pytaniach w drugiej części nowego protokołu z sierpnia tych pytań, które prokuratura polska zadała w swoim wniosku o pomoc prawną, to nawiązuje do pana wcześniejszej wypowiedzi. Pytanie moje jest takie, czy te dodatkowe pytania pojawiły się w tym sierpniowym protokole? Nie, nie pojawiły się. Skoro nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. A ja teraz Państwa zapraszam do wysłuchania wystąpienia przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego, który podsumował kampanię samorządową Sojuszu. Szanowni Państwo, w czasie kampanii prezydenckiej powiedzieliśmy, że polityka może być inna, że może być merytoryczna, może być normalna, może być też z uśmiechem. Niedługo, bo w niedzielę 21 listopada zapraszam wszystkich do urn wyborczych. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy tam się spotkali. I mam prośbę do Polaków. 21 listopada macie wybór. Z jednej strony macie te partie, które ciągle się kłócą. Nie stawiamy sobie żadnych poprzeczek, barierek. Też jeżeli pozwolicie, jeszcze raz wrócę do kampanii prezydenckiej. Mówiono wtedy, że jak będzie 8% w mojej kampanii, to będzie sukces i tak sugerowano, żeby to poprzeczkę postawił było kilkanaście procent. Chcielibyśmy mieć jak najlepszy wynik. Wynik, myślę, będzie bardzo dobry i wierzę głęboko, że to na pewno będą dwie cyfry. Bardzo proszę. Ja mam, panie przewodniczący, wrażenia, że ta kampania jednak tak minęła, jakby przynajmniej ta faza taka początkowa i dopiero na końcu tej kampanii coś się zaczęło dziać i zaczęto w jakiś sposób merytorycznie mówić o jakichś problemach samorządowych, bo do tej pory... Gdyby politycy, administracja państwowa wtrącała swoje komentarze, opinie czy oceny ustaleń śledczych. Jeśli chodzi o zaangażowanie liderów partyjnych, bo przecież nie dotyczy to tylko Platformy Obywatelskiej, ono jest, jak sądzę, zrozumiałe, bo samorząd terytorialny dzisiaj
to jest istotna część takich bardzo ważnych decyzji politycznych, no choćby istotna część budżetu państwa jest wydawana, realizowana w samorządzie. Mi jako premierowi też bardzo zależy, żeby możliwie najlepsi ludzie, najbardziej kompetentni, też odpowiedzialni za pieniądze publiczne byli naszymi partnerami przez najbliższe 4 lata. Choćby taka rzecz, o której się ciągle mało mówi, to znaczy finansowa odpowiedzialność samorządu za wydawane środki, żeby to dotarło do świadomości i wyborców, ale także samorządowców. I często o tym rozmawiam z kandydatami, trafi do każdego potrzebującego w takim wymiarze, no jak się umawialiśmy. Dziękujemy serdecznie. To była konferencja prasowa premiera Donalda Tuska w Siewierzu i ta konferencja kończy to wydanie serwisu